Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam Was uczniowie klasy czwartej na naszej kolejnej katechezie już w nowym miesiącu, w czerwcu. W nowym miesiącu, ostatnim miesiącu tego roku szkolnego, miesiącu przed wakacjami. To jest też miesiąc poświęcony sercu Pana Jezusa. Tak miesiąc maju poświęcony Matce Najświętszej, tak miesiąc czerwiec sercu Pana Jezusa. I chciejmy 3 razy jako naszą modlitwę zawołać: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Uwielbiając to serce, a także prosząc Serce Jezusa o łaski dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Mamy dzisiaj bardzo ważną katechezę dla człowieka wierzącego. Tak ostatnio mówiliśmy, że Jezus jest dla nas pokarmem, siłą na drodze do nieba. W sposób szczególny doświadczamy tej siły od Jezusa, spożywając chleb z nieba, Najświętszy Sakrament Eucharystię. Tak dzisiaj sobie powiemy, że Jezus jest z nami zawsze. Nie tylko, gdy jest miło, radośnie, gdy nam wszystko się udaje, ale jest z nami także wtedy, a może szczególnie mocno wtedy, kiedy mamy trudności i problemy. Postarajmy się sobie o tym wszystkim sprawnie, ale także tak dosadnie powiedzieć. Po pierwsze, każdy chce. I wy, i ja, każdy człowiek chce, aby było dobrze. Ludzie nie chcą, aby nam było źle, prawda? Jak jest źle, to się nie godzimy na to, by był problem. Chcemy go jakoś rozwiązać. Jest taki w podręczniku waszym opowiadanie, chyba o Krzysztofie, jak się nie mylę, ale imię może być każde. Chłopiec przyszedł do szkoły, nie nauczył się na sprawdzian z matematyki, dostał 1, zapomniał farby, pędzla, zapomniał bloku, to z plastyki dostał uwagę, tam jeszcze coś innego się nie udało, taki dzień pełny przykrości. No i wiadomo, będzie mieć smutną minę, bo jak to się cieszy, gdy takie trudności i problemy. A klasa się zastanawiała, no jak mu pomóc. Czy on może z tym sam zostać? Czy możemy sami zostać w trudnościach? Pewnie możemy. Wiele ludzi na przykład, gdy ma jakieś trudności, ucieka od innych. Chce być chwilę samemu. Lecz ta samotność nam nie rozwiąże problemu. Potrzebujemy pomocy. Po pierwsze, potrzebujemy pomocy od Boga. Jego łaski i siły. Mam prawo przyjść do Pana Jezusa i mu powiedzieć: Panie Jezu, słuchaj, nie daję sobie rady, słuchaj, coś mi się nie udało, jestem słaby. To jest piękna modlitwa, bo w modlitwie chodzi o to, aby być szczerym, autentycznym, by na modlitwie nie udawać. Cóż to za relacja z Panem Bogiem, gdy mam problemy, trudności, a przychodzę i: Panie Boże, wiesz, u mnie jest wszystko dobrze, w sumie nic się nie dzieje, ja sobie ze wszystkim radzę. Nie potrzebuję Twojej pomocy, bo ja sam sobie radzę. Poukładałem swoje życie, pewne sprawy i jest dobrze. Jak nie jest dobrze, to powiedzmy Jezusowi: Jezu, nie jest dobrze, coś się rujnuje, wali, niszczy, pomóż mi. Każdy chce, by było dobrze. W przeciwnościach weryfikuje się, kto jest przyjacielem. Tak, w przeciwnościach. Zobaczcie sobie na ludzi. Są tacy, którzy będą przy nas wtedy, kiedy jest wszystko super. Wtedy, kiedy mamy jakieś zabawki, wtedy, kiedy mamy, no nie wiem, coś, dobre oceny, kiedy jesteśmy lubiani, wtedy mamy wiele osób przy sobie. Ale gdy przychodzi trudność, to pytanie, kto zostanie. Wszyscy cieszyli się Bartkiem, był super piłkarzem. Lubieli z nim grać w piłkę, biegali, wykupiali się. Miał wokół siebie zawsze pełno kolegów. Ale pewnego dnia Bartek złamał nogę. Już nie mógł grać w piłkę. Koledzy woleli grać w piłkę, niż z nim spędzać czas. Biegać, niż z nim spędzać czas. Zostawili go.
jakby już im nie był potrzebny, bo nie miał zdrowej nogi. Kto przy nim został? Widzimy, że wiele tych osób to nie byli prawdziwi przyjaciele. Niestety, tak może być. Ludzie zawodzą. Nigdy nie zawodzi Jezus. Nigdy nie zawodzi Jezus. On jest prawdziwym przyjacielem i w trudnościach jest z nami. Skąd to wiem? Sam tego doświadczam. Jak każdy człowiek ma swoje trudności i wiele razy przychodziłem do Pana Jezusa, by mu powiedzieć: Panie, pomóż mi, ratuj mnie, bo mi ciężko, bo mi trudno, bo sobie nie radzę. Ale także jest taki fragment w Piśmie Świętym. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, przyjdźcie, a ja was pokrzepię. Jezus mówi: dam wam moc, tylko przyjdźcie słabi, przyjdźcie właśnie tacy w potrzebie wszyscy, chodźcie do mnie, nie bójcie się mnie, ja was pokrzepię. To jest dobra nowina. Przyjdźmy do Jezusa z naszymi trudnościami. Ale trzeba się zwrócić o pomoc. Trzeba chcieć sobie pomóc. Pozwolić komuś, by nam pomógł. Gdy coś ci się nie udaje, może w rodzinie, może ci się nie udaje z kolegami, koleżankami, może w szkole. Pozwól, by ci ktoś mógł pomóc. Nie chciej być z tym sam. Nie uciekaj od problemu, ale zmierz się z nim, a zobaczysz, że Pan Bóg da ci taką siłę, by te problemy pokonywać. Pięknie. Jezus jest większy niż nasze problemy. I na koniec fragment Ewangelii, który nam to potwierdzi, z Ewangelii według świętego Jana. Pismo Święte, posłuchajmy historii o człowieku, który miał chore nogi. Było święto żydowskie, Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś przy owczej bramie jest sadzawka, która ma nazwę po hebrajsku Betesda. Leżało w niej mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od 38 lat, patrzcie się, jak długo, 38 lat cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego, poznał, że czeka już długi czas, i rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie ma człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, a gdy nastąpi poruszenie wody, w czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Ktoś go wyprzedza. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, żeby się coś gorszego nie przydarzyło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus, który nie zostawia człowieka, który przez 38 lat zmaga się z problemem i trudnością. Wielu ludzi go wyprzedzało, nikt mu nie chciał pomóc. Każdy myślał tylko o swoich problemach. Jezus nie myślał tylko o sobie, ale o nim. Swoją mocą, swoim słowem: wstań, weź, chodź, weź te nosze, idź. Uzdrowił jego nogi. On ma moc, jest większy niż nasze problemy. Dobrze. Myślę, że tyle najważniejszych rzeczy. I szybciutko o ćwiczeniach. Strona 64. Mamy zadanie takie, gdzie tu w centrum mamy trudności. I chcemy napisać, jakie odczucia są w sercu, gdy przeżywamy trudności. Nie wiem, strach. Ktoś może napisać smutek. Ktoś może napisać na przykład szukanie pomocy. Ktoś ma trudność, szuka pomocy. Ktoś może nam napisać przygnębienia. Może ktoś płacze, płacz i tak dalej. Gdy mam trudności, co się w moim sercu rodzi? Drugie bardzo ciekawe. Jezus swoją łaską pomaga mi przez. Pan Bóg chce mi pomagać, ma swoje takie kanały pomocy i mam w rozsypance wiele słów. Gry komputerowe? No chyba nie bardzo. Przyrodniczy film w telewizji? No nie bardzo, ale sakramenty? Tak. Słowo Boże? Tak. Co tam jeszcze? Pomoc cierpiącym? Tak.
Te dwa ważne. No i trzecie jest prościutkie. Narysuj. W jakiej sytuacji problemowej pomaga Ci Jezus? Może w nauce, gdy się uczysz. Przecież modlimy się przed i po nauce. Często w szkole, może w domu to modlitwę praktykujecie. A może Jezus pomaga, idziesz do szpitala, jest z Tobą. Pomaga Ci, gdy jesteś smutny, pociesza Cię. To jest bardzo ważne. Więc zapraszam Was, by zrobić te zadania z tej katechezy w ćwiczeniach. Pomódlmy się, dziękując Panu Bogu za to, że jest zatroskany o mnie i o Ciebie i jest większy niż nasze problemy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. I bądźmy z Chrystusem dzielni.